Mogą być liniowe, kołowe, spiralne. Generalnie służą do tego, żeby rozpędzić i zderzyć. W zasadzie o akceleratorach, to co najważniejsze, już Państwu powiedziałem. Kilka informacji dodatkowych postaram się dowiedzieć Pan Profesor Sławomir Wronka. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Skoro wszystko powiedziane, to mogę już sobie iść, ale jeszcze mam 15-20 minut dla Państwa, w związku z tym już zostanę. Dzień dobry, nazywam się Sławomir Wronka, mam przyjemność opowiedzieć Państwu o akceleratorach. W racji krótkiego czasu używać mikrofonu, z racji krótkiego czasu powiem wybrane aspekty związane z samym przyspieszaniem, czyli o trzech najpopularniejszych akceleratorach, z którymi Państwo mogą się zetknąć w świetle. Na wykładzie należy rozpocząć od definicji, stąd próba zdefiniowania. Akcelerator to urządzenie, które przyspiesza cząstki, ale nie jest zupełnie dowolne. Takie, w którym możemy kontrolować parametry tych wiązek. Zależy nam na tym, żeby nad tym panować, a nie rozpędzić, a potem niech się dzieje, co chce. Zazwyczaj akcelerator składa się z jakiegoś źródła cząstek, skąd się musimy wziąć. Następnie układu, który je przyspiesza, całego układu do kształtowania wiązki, coś, co możemy wykorzystywać, czyli kształtowanie wiązki użytecznej, no i potem decydujemy, co chcemy zrobić. Albo przechowujemy dla późniejszych celów, fizycy często przechowują i stopniowo zużywają ją, albo wyprowadzamy, żeby ją zderzyć z czymś, albo właśnie samo już zderzanie lub dowolnie coś innego, co użytkownik chciałby z tą wiązką zrobić. To też jest akcelerator, ale o nim nie będziemy rozmawiać, czyli rozmawiamy o akceleratorach do przyspieszania cząstek. Dlaczego je stosujemy? Ponieważ są użyteczne. Wytwarzają użyteczne wiązki promieniowania albo wiązki cząstek. No i to wszystko, co możemy sobie wyobrazić, czyli elektrony, jakie zamienimy na promieniowanie rentgenowskie o niskiej lub wysokiej energii. To też promieniowanie X, neutrony otrzymywane pośrednio i one, jakkolwiek umiemy je wykorzystać, to też wytworzyć, to też je przyspieszamy. Akceleratory są jednym z podstawowych narzędzi fizyki wysokich energii. No i w aplikacjach dla przemysłu, dla medycyny, to co produkuje się w staju, są to urządzenia produkowane seryjnie, sterowane komputerowo, dość łatwe w obsłudze, nie wymagające chmary fizyków, którzy tam kręcą nogi z kółkami. Dobrze. Muszę teraz Państwu powiedzieć o dwóch rzeczach. Co robi jakaś cząstka naładowana, czyli ładunek, w polu elektrycznym i w polu magnetycznym? Zacznijmy od pola elektrycznego. Otóż, jeżeli wrzucimy cząstkę naładowaną w jakieś pole elektryczne, to ta cząstka się porusza. Jak pewnie Państwo pamiętają, plus do minusa, minus do plusa. Ale poza tym, że się porusza, to jeszcze nabiera energii. I tak cząstka elementarna, czy na przykład elektron, w różnicy potencjałów 1 volta przyspiesza do energii 1 elektronowolta. Stąd używamy jednostki energii elektronowolt. Oczywiście ze szkoły wiemy, że energia mierzy się w joule. I to można łatwo przeliczyć jedno na drugie. Natomiast powszechnie w dziedzinie akceleratorów używa się elektronowoltów, bo natychmiast wiemy, jakim potencjałem to zostało przyspieszone. Jeżeli to jest 10 elektronowoltów, to wiemy, aha, tam było 10 voltów. Ok. Elektronowolt to jest bardzo mało. Światło widzialne wokół nas, które lata, to ma 2-3 elektronowolty. To jest bardzo, bardzo mała energia. W związku z tym używamy zazwyczaj to w połączeniu z przedrostkami, czyli kilo elektronowolty, mega elektronowolty, giga. To jest milion, mega elektronowolty to jest milion elektronowoltów. Wystarczy. Także zapamiętujemy, że pole elektryczne powoduje przyrost energii. Pole magnetyczne. Jeżeli wrzucimy teraz cząstkę do naładowaną pole magnetyczne, to ona nam skręca. Panowie na prawo, pani na lewo, w funkcji tego, jaki jest ładunek cząstki, to ona będzie skręcała w prawo albo w lewo w danym polu magnetycznym. Czyli jeżeli mam pole magnetyczne skierowane, tak, to cząstki chcą poruszać się wokół linii pola magnetycznego. Czyli jak mamy taki magnes i puszczamy tą wiązkę, to ona chce skręcić albo w tą, albo do góry. Jednocześnie też, jeżeli mamy silne pole magnetyczne, cząstka wpadająca jakoś skośnie, będzie się poruszała, możemy ją przechwycić, będzie poruszała się po spirali wokół linii pola magnetycznego. Stąd zdają stosowane są solenoidy do tego, żeby skierować elektrony tak, żeby podążały za liniami pola magnetycznego.
Im większa energia cząstek, tym słabiej są odchylane w polu magnetycznym, im silniejszy magnes, tym mocniej jest odchylany. W związku z tym, jak chcemy ją dogiąć, to albo musimy mieć mniejszą energię cząstek, albo silniejszy magnes po prostu. Zawsze sobie możemy z tym poradzić. Są również magnesy do skupiania wiązek, do kształtowania ich trajektorii wokół, ale to już są szczyty. Uwaga, pole magnetyczne nie zmienia energii cząstki, tylko ją odchyla. Jakiego magnesu byśmy nie użyli, jakiej cząstki, nie zmienimy energii tej cząstki. W konsekwencji przyspieszanie odbywa się za pomocą pola elektrycznego. Tylko cząstki naładowane mogą być przyspieszane. Neutralne nie widzą pola elektrycznego i takich dzisiaj nie umiemy przyspieszać. Natomiast do skupiania wiązek, do odchylania, do badania im podobnego kierunku używa się odpowiednio ukształtowanego, czasami też zmiennego w czasie, pola magnetycznego. Ewentualnie elektrycznego też. Pole elektryczne również odchyla wiązki, ale praktycznie jest to niewygodne. Trzeba silnego pola elektrycznego, wysokich napięć, żeby uzyskać ten sam efekt, co z łatwo uzyskiwanym polem elektrycznym, z elektromagnesem nawijamy ileś tam zwojów na niskim napięciu i uzyskujemy dużo większe. Stąd przyspieszamy polem elektrycznym, odginamy polem magnetycznym. I tyle. Co to znaczy przyspieszanie? Warto sobie uzmysłowić teraz, że jeżeli elektron nabiera nam prędkości, przyspiesza, nabiera energii, to już około 1 megaelektronowolta on się porusza z prędkością 90% prędkości światła. Czyli elektron łatwo przyspieszyć. Natomiast już potem zwiększamy jego energię, ale on przyspiesza bardzo, bardzo mało, bo do prędkości światła nie dojdzie, więc to jest do 0,95, 0,99, 99, 999, kolejne dziewiątki przyrastają, ale on już leci dla nas praktycznie z tą samą prędkością, prawie prędkość światła. Jeżeli chodzi o coś cięższego, następna cząstka to jest proton, masa prawie 1000 razy większa, to jest przyspieszanie bardzo powoli, jak ten wykres sobie przedłużymy, to około 1000 razy większa energia, czyli 1000 megaelektronowoltów, czyli 1 gigaelektronowolt, dopiero proton ma prędkość bliską prędkości światła. No i odpowiednie cząstki z jakąś tam masą można sobie już tutaj dopasować. Także jest też w konstrukcji akceleratorów zdecydowana różnica między cząstkami lekkimi typu elektron i ciężkimi, które nabierają prędkości stopniowo i powoli. Wyższe energie, no to powiedziałem, że mamy bateryjkę 1,5 volta, to będzie energia 1,5 elektronowolta. No to jak chcemy wyższe energie, no to trzeba po prostu dużą baterię. Jeżeli połączymy 6 milionów paluszków, to uzyskamy 9 megaelektronowoltów. Taki układ będzie miał 300 km długości, czyli jak stąd do Kraków. Gdyby był realizowany, to jest bardzo trudno realizowany, w związku z tym no niewygodny. Były rzeczywiście pierwsze akceleratory zbudowane na tej zasadzie, czyli po prostu mamy mieć dużą różnicę potencjału. Mamy 9 MeV, to trzeba jakoś zrobić 9 milionów voltów. No i tam puścić tą cząstkę i ona przyspieszy do 9 megaelektronowoltów. Energie wysokie są potrzebne przez naukowców do aplikacji, wszyscy chcą wyższych energii, dlatego szukamy, jak to zrobić. Pierwsze akceleratory takie były i do dzisiaj są czasami używane, zwłaszcza w zastosowaniach przemysłowych, więc dla porządku jeden przytoczę. Lata 30. dwóch panów, pan Cockcroft-Walton, zbudowali akcelerator zbudowany na takim prostym układzie elektronicznym, który w starych telewizorach był powszechnie stosowany, nazywa się to powielacz napięcia i składa się w zasadzie z układu dioda-kondensator, dioda-kondensator, dioda-kondensator i tak dalej. W takim układzie, jeżeli podłączymy sobie tutaj generator napięcia zmiennego, albo weźmiemy to z gniazdka, na przykład 230 V, to taki układ powoduje, że tu się pojawi dwukrotność tego napięcia, tu czterokrotność, tu sześciokrotność. Taką drabinkę możemy budować w zasadzie tak długo, jak chcemy, uzyskując coraz wyższe napięcie. Natomiast no, trzeba pamiętać, że kłopoty to są, może kogoś porazić i może strzelić wielki piorunek między tym dużym napięciem a ziemią, a masą. W związku z tym trzeba to jakoś odizolować. To jest historyczne zdjęcie. Z tej sztuki siedzi eksperymentator i obserwuje efekty zderzeń, a tu jest ten akcelerator zbudowany w takim układzie. Zdjęcie bardziej współczesne. Do niedawna ten akcelerator był stosowany jako pierwszy stopień dużych akceleratorów naukowych. Stosunkowo niedawno nowszy typ wypadł ten raz. Są różne jeszcze rodzaje konstrukcji. Chodzi zawsze o to, żeby elektrodę naładować do wysokiego napięcia i potem przyspieszać te cząstki w stronę potencjału ziemi. Przypadne to miejsce. Ale
jest skończona technologia. To znaczy, no, uda nam się uzyskać 20 MV, może 30 góra, jeżeli się mocno postaramy. To znaczy, zbudujemy bardzo wysoki układ, czy ta elektroda będzie otrzymywana od potencjału Ziemi i jeszcze zamkniemy to w jakiejś obudowie, napełnimy gazem, tak żeby nam nie przebiło. Jak nie walnie, to jesteśmy szczęśliwi i możemy przyspieszać. Ale fizyka chce więcej. W związku z tym musimy jakoś oszukać tę potrzebę wysokiego napięcia i to równolegle stało się możliwe. Pierwszy był pan Widerow, który zaproponował taką metodę. Już państwu opowiadam, jak to się dzieje. Otóż trzeba wyobrazić sobie układ tych pomarańczowe są tylko dla układnej grafiki, natomiast są to metalowe rurki. Metalowe rurki są naprzemiennie podłączone do źródła napięcia przemiennego sinusoidalnie. Znaczy w pewnej chwili, to jest pewna chwila początkowa, tu jest plusik, tu jest minusik, tu jest plusik, tu jest minusik. Za chwilę to się zmieni, ale w chwili, której to obserwujemy, jest właśnie tak. Wylatuje tu ze źródła cząstka naładowana ujemnie. Rozgląda, patrzy, o, plus. To ja sobie przyspieszę. Pędzi do tego plusa. W momencie, kiedy wpadnie do plusa, to jest metalowa rura. Ona jest ekranowana od otoczenia. Nic nie widzi, nic nie czuje, leci sobie swoją siłą rozpędu. W czasie, kiedy ona tam przelatuje, napięcie robi myk. Czyli z minusa się robi plus, z plusa się robi minus. Sinus się zmienił na przeciwnie. Cząstka wylatuje sobie wtedy z tej rurki pierwszej, rozgląda, patrzy, o, plus. No to ja przyspieszę. Wpada do następnej rurki, ponieważ leci już szybciej, to ta rurka musi być dłuższa. W czasie, kiedy tak ona sobie leci w tej rurce, napięcie robi znowu myk. Jak się zamieni, cząstka wygląda, patrzy, o, plus, to ja przyspieszę. I tak dalej. Oszukujemy potrzebę. Cały czas możemy przyspieszać tym samym napięciem. No dosyć nawet niewielkiej amplitudzie, czyli takim, żeby nikogo nie poraziło, nie zabiło, nie było przebić i tak dalej. Z czego potrzeba? Rurek metalowych, przestrzeni pomiędzy nimi, gdzie cząstki przyspieszają, napięcia przemiennego, no i miejsca, ponieważ rurki muszą być coraz dłuższe. W czasie, kiedy to było budowane, czyli idea powstała pod koniec lat 20., potem mamy lata 30., generatory miały dosyć niewielką częstotliwość. Dopiero w czasie II wojny światowej ta częstotliwość poszła do góry w związku z rozwojem radarów na potrzeby lotnictwa, wykrywania nalotów itd. Więc dla 7 MHz proton o energii 1 MeV pochłonuje 2 metry na taką jedną zmianę, więc dosyć dużo. Natomiast okazało się, że jeżeli mamy nowsze generatory i tą częstotliwość podnosimy do góry, no to budujemy anteny. Anteny radiowe, anteny telewizyjne mają kształt po prostu metalowych takich układów, gdzie jak podepniemy tam wysokiej częstotliwości, to wszystko idzie w przestrzeń. Stąd podłączenie wysokich częstotliwości tu spowodowało, że cały układ zamieniał się w wielką antenę. Tak się nie dało, w związku z tym pan Alvarez wymyślił, żeby to zamknąć wszystko w metalowej puszce, pozostawiając przyspieszanie pomiędzy rurkami. Także tu mamy źródło, tu mamy te obszary pomiędzy rurkami, rurki, ponieważ w rurkach cząstki sobie lecą swoją siłą rozpędu, czyli tak dryfują, to te rurki nazywamy komorami dryfowymi, a przyspieszanie odbywa się tylko pomiędzy. Natomiast zamykamy wszystko w takiej puszce, która powoduje, że to pole siedzi w środku, nie jest emitowane na zewnątrz. No i tak w 1946 roku pierwszy taki akcelerator porządny miał zabójczą częstotliwość 200 MHz. To były akceleratory Alvareza i do dzisiaj są też stosowane. Na przykład to jest zdjęcie z GSI, z Darmstadtu. Mamy właśnie te rurki. One niestety nie mogą wisieć w powietrzu, więc muszą mieć jakieś wsporniki metalowe. To są te wsporniki, jakiś proces czyszczenia, przygotowywania akceleratora do pracy. Dzisiaj mogą państwo takie akceleratory dalej spotkać. One są przystosowane do cząstek ciężkich, typu protony albo coś cięższego, które rozpędzają się powoli. Teraz przejdźmy do momentu, kiedy mamy albo elektrony, albo cząstki już przyspieszone do wysokich prędkości. Poruszają się prawie z prędkością światła, a jeżeli to jest elektron, to lekko go trącimy i już leci z prędkością światła. Jeżeli falę elektromagnetyczną, muszę Państwu przypomnieć ten obrazek, mniej więcej z fizyki Państwo pamiętają, fala elektromagnetyczna to jest taka, że pole elektryczne jest tak, a magnetyczne jest w tej drugiej płaszczyźnie. Taki obrazek to jest rozchodzenie się fali elektromagnetycznej. Przepraszam? Przesunięcie o pół fazy. Okej, przepraszam. Rysunek mocno poglądowy, żeby Państwu tylko przypomnieć, jedno pole jest tak, drugie pole jest w drugiej płaszczyźnie. Tylko tak to jest tylko w próżni. Jeżeli teraz taką falę elektromagnetyczną
wrzucimy w rurę metalową, nazywaną falowodem, to ona się może zachować w szczególności na dwa sposoby. Stworzyć tak zwane pewne wzorce układu w środku, które nazywamy modami. I tak jest mod, gdzie pole magnetyczne jest w poprzek, to się nazywa transverse magnetic, ona jest tak w tą stronę, a pole elektryczne wtedy jest, to są te niebieskie linie wzdłuż, albo odwrotnie, czyli pole elektryczne wtedy jest jakby w poprzek, a pole magnetyczne jest skierowane wzdłuż. Różnica jest taka, że pole magnetyczne zawsze zamyka się do siebie. Widzą Państwo, czerwone linie zawsze są zamknięte. Magnes musi się zamknąć. A pole elektryczne wystarczy, że się zamknie do ściany. A w tym układzie, jeżeli pole elektryczne jest skierowane tak, no to jak wrzucimy tu cząstki, to one będą przyspieszać, ponieważ widzą różnicę potencjałów, bo pole elektryczne jest skierowane wzdłuż tej rury. Także taki układ możemy wykorzystać do przyspieszania, jeżeli wrzucimy tą cząstkę. Jeżeli zrobimy tak po prostu to bezpośrednio, to jest pewien kłopot, bo fala będzie się poruszała szybciej niż cząstki. Trzeba to jakoś spowolnić i robimy to wsadzając tam takie przegródki. Więc w przekroju to będzie wyglądało tak, że mamy rurę i są wsadzone takie przegródki, które powodują, że fala rozchodzi się trochę wolniej, dostosowując się do prędkości cząstek. Tu wrzucamy mikrofalę, falę elektromagnetyczną, tutaj ją zabieramy z powrotem, a cząstki wpadają sobie tędy. Dobrą analogią jest taki pan na desce surfingowej, który jest na fali i on tak przemieszcza się z tą falą. Cząstka płynie razem, cały czas widząc pole elektryczne. W związku z tym cały czas przyspiesza. Ten akcelerator nazywa się akceleratorem z falą biegnącą czy z falą bieżącą. I taką produkują na przykład konkurenci z Tai, czyli firma Elektra. Jest na rynku jak najbardziej w ten sposób. Druga metoda jest taka. Pozwólmy tej fali wpaść tutaj, ale nie zabieramy jej. Niech ona sobie dojdzie do końca, następnie się odbije. Jak to dobrze zrobimy, to nakładające się dwie na siebie fale, tak jak wrzucamy kamień do wody, to patrzymy, jak te fale czasami się odbiją od jakiegoś kamienia, wracają i może powstać taki wzór fali stojącej. Czyli w każdym takim obszarze pole elektryczne, to pompowanie w górę i w dół, to tak naprawdę oznacza, że pole elektryczne jest skierowane raz w tą stronę, raz w przeciwną, raz w tą, raz w przeciwną. No i ktoś, kto odwiedza, czasem zdaje, rozpoznaje te kształty. Te obszary nazywamy wnękami rezonansowymi i w nich następuje po prostu zamiana fali elektromagnetycznej na wektor elektryczny, pola elektrycznego skierowany wzdłuż osi. Wrzucamy cząstki, na przykład elektrony z tej strony, one sobie pędzą. Musimy dostosować tylko tą długość, częstotliwość tego pompowania i prędkość cząstki. Jeszcze raz to mały krótki animacja. Tutaj analogią jest, to za chwilę, najpierw jeszcze mała animacja. Mamy cząstkę, w momencie pierwszym pole jest skierowane tak, w związku z tym cząstka sobie przyspiesza. W czasie, kiedy tam dolatuje, pole nam się zamienia na przeciwne, więc to było skierowane przeciwnie, ale już jest zgodne, znowu jest zgodne i znowu zgodne. Trzeba po prostu dopasować rozmiary, częstotliwość i prędkość tej cząstki. Analogią do tego sposobu jest taki zestaw foczek. Te foczki stoją koło siebie kolejno i każda z nich rusza tak głową. Naszym zadaniem jest wrócić piłkę plażową tak, żeby ona odbijała się od kolejnych nosków. Jak dobrze zgramy ze sobą moment wrzucenia piłki i prędkość i częstotliwość ruszania się tych główek, to piłka będzie robiła bom, 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 bom. Jeżeli oczywiście coś tam z nim nie pójdzie, czyli jedna z foczek zaczyna kręcić szybciej, albo piłkę wrzucimy nie w tym momencie, to się odbije i nic z tego nie będzie. Ale jak nam się to wszystko uda zgrać, to cząstki będą przyspieszać. I takie akceleratory są produkowane w zdaju. Dokładnie z takich puszek wrzucamy jedną falę elektromagnetyczną, przepraszam, jednym wejściem wpuszczamy falę elektromagnetyczną, ona się odbija i następuje takie przyspieszanie metodą piłka i foczki. Na razie mówiłem o samym sposobie przyspieszania, czyli albo pole elektryczne, stałe, to jest kłopotliwe i jest używane, ale przy niewielkich napięciach, niewielkich energiach. Jeżeli chcemy większe energie, to używamy pola elektromagnetycznego, ponieważ to jest wysoka częstotliwość, to nazywamy to mikrofalami, już są to małe, krótkie fale. W nich wiązka przelatuje tylko raz, ale możemy to, ten układ przyspieszania ustawić na dwa sposoby. Po pierwsze, liniowo, czyli jedno przejście i koniec, czyli nam zależy wtedy, żeby zmaksymalizować przyspieszanie, bo mamy jedną szansę tylko przyspieszyć jeden odcinek. Ewentualnie przepuścimy te cząstki, następnie zawrócimy je i wpuszczamy jeszcze raz do tego samego obszaru przyspieszania. To są akceleratory kołowe,
No i wtedy nie musimy się przyspieszyć. Niech ona sobie dużo razy tam się pokręci. Limitem tutaj nie jest jedna szansa przejścia, że mamy tylko tam 1 metr, 2 metry i koniec. Tylko tu limitem są magnesy. Czy uda nam się zbudować tak silne magnesy, żeby ją zakrzywić? Ewentualnie, czy mamy tyle miejsca, żeby zrobić taki duży promień? I pani profesor Rondin mówiła, że są straty przy zakrzywianiu cząstek po łuku. W związku z tym, jeżeli elektrony wysokiej energii, one nie lubią akceleratorów kołowych. Stąd już nie będzie dużych akceleratorów kołowych dla elektronów. No i tu podam Państwu dwa przykłady akceleratorów kołowych. Cyklotron, za który była Nagroda Nobla, to jest Lorentz, pan Ernest Lorentz, który wymyślił cyklotron. I tutaj zasada jest po prostu przepiękna. Sam sposób działania jest tak cudowny, że można się zachwycić jednocześnie prostotą. No i dlatego dostała Nobla. Cząstki wypuszczamy z pewnego punktu i one poruszają się w jednej płaszczyźnie, to jest widok od góry. A to jest widok tak perspektywicznie z boku. Poruszają się w polu magnetycznym, tu jest na górze, czyli nad tym układem. Mamy dwa bieguny magnesu, jeden, drugi. W związku z tym, jeżeli nie ma pola magnetycznego, są skierowane tak, no to cząstka będzie się chciała poruszać jakoś po okręgach, po spirali, po kółku, coś takiego. Do dwóch elektrod w kształcie litery takiego przekręconego D połączamy napięcie przemienne. I teraz cząstka, w związku z tym, jak się pojawi tutaj pomiędzy tymi elektrodami, no to widzi potencjał przeciwny, chce przyspieszyć. W czasie, kiedy ona robi to kółeczko, pole nam się zamienia. W związku z tym ona tu wychodząc znowu chce przyspieszyć, w tym czasie znowu chce przyspieszyć i tak dalej, dzięki temu, że pole jest przemienne. Co jest tu pięknego? Proszę Państwa, ona porusza się coraz szybciej, ma coraz wyższą energię, w związku z tym ma coraz wyższy promień. No to ma coraz większy promień, ale jednocześnie tą drogę pokonuje szybciej. Okazuje się, że jest to cały czas zsynchronizowane, tak, że ona pojawia się w dobrych momentach, kiedy trzeba w tych obszarach przyspieszania. To znaczy kompensuje się samo to, że jest dłuższa droga i jednocześnie większa prędkość. Tak, że ona w tych samych momentach, czy jakby z tą samą częstością pojawia się w tych miejscach, gdzie jest przyspieszana. Dopiero jak ma wysokie energie, czy to się nadaje dla protonów, a dla elektronów na przykład nie, dopiero jak ma wysokie energie, to ona zaczyna zwalniać i nie nadąża. W związku z tym trzeba z tym coś zrobić i cyklotron, który kupuje teraz Polatom, cyklotron C30, który jest w świerku, to jest nie cyklotron klasyczny, tylko izotoniczny. Stosujemy trochę inne pole magnetyczne, tak żeby zawsze zapewnić tą samą częstość kołową, czyli moment pojawiania się cząstki w tym obszarze przyspieszania. I cyklotron jest to maszyna powszechnie używana do produkcji izotopów. Te wszystkie korzystają z produkcji izotopów na bazie cyklotronu. I druga maszyna to jest synchrotron, ponieważ sporo Państwo słyszeli o eksperymentach typu LHC. Synchrotron to jest maszyna, która ma stały promień, bo tu Państwo widzieli, ten promień to jest spiralka, która się rozkręca. Natomiast możemy zaplanować, że my będziemy mieli stały promień. W związku z tym trzeba pomyśleć, jak zmieniać częstotliwość pola elektrycznego i jak zmieniać magnesy, czyli pole magnetyczne, tak żeby uzyskać proces przyspieszania po jednym okręgu. I można to zrobić, czyli jak w miarę cząstka przyspiesza, to stosujemy coraz silniejsze pole magnetyczne, tak że ono porusza się po tym samym torze. No i jeżeli ono porusza się coraz szybciej, to częstotliwość pola przyspieszającego musi też stawać się coraz większa. Idea już była w 1943 roku, po II wojnie światowej stopniowo te maszyny były budowane i dzisiaj LHC to jest też synchrotron. Największy kompleks akceleratorów jest oczywiście w CERN i to jest zestaw różnych akceleratorów, o których mówiliśmy. Na początku jest zawsze liniowy jako źródło, a następnie coraz większe synchrotrony, czyli akceleratory o stałym okręgu. Tu cyklotronów się nie używa. Dzięki temu, że przyspieszamy cząstki wiele razy po takim okręgu, możemy uzyskać bardzo, bardzo wysokie energie. Limitem dla LHC w tej chwili jest pole magnetyczne. To znaczy on by mógł przyspieszać cząstki do dużo wyższych energii, ale jeszcze nie umiemy zbudować tak silnych magnesów. Chyba czas mi się pomału kończy. W związku z tym podsumowując, mam prośbę, żeby Państwo zapamiętali, że przyspieszamy tylko cząstki naładowane, neutralnych nie umiemy, bo wykorzystujemy do przyspieszania pole elektryczne. Natomiast, żeby
te cząstki kierować po różnych okręgach, skupiać, odchylać, wysyłać gdzie indziej. Do tego służy pole magnetyczne. Limitem w akceleratorach liniowych jest, no, ile nam się uda stworzyć pola elektrycznego, żeby je silnie przyspieszyć. Natomiast limitem w dużych akceleratorach kołowych jest pole magnetyczne. Bo energia mogłaby być wyższa, gdybyśmy mieli budować silniejszy magnes. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Wszystko było aż tak proste. Chciałbym zapytać o akcelerator Vandenbrandta, który kiedyś na chorzy został. To jak się to pracuje do tej konstrukcji, o której Pan mówił wcześniej? Generator Vandenbrandta do dzisiaj też używany na przykład w przemyśle albo w aplikacjach dla naukowców. To jest akcelerator ten z napięciem stałym. To znaczy jest tam elektroda, którą w inny sposób ładujemy do potencjału wysokiego, który powoduje przyspieszanie cząstek w polu elektrycznym stałym. W Vandenbrandcie była to kiedyś taka taśma specjalna, dzisiaj produkowana w sztukach, to jest łańcuch, który łańcuch jakby ładujemy na dole, a następnie on wędruje jak w przekładni takiej rowerowej niemalże, czyli możemy kręcić pedałami, ten łańcuch się porusza między dołem a górą i na górze odbieramy ten ładunek, który na dole dostarczyliśmy. Czyli na dole elektryzujemy ten łańcuch i on wędruje na górę i ładuje nam tą górną elektrodę do coraz wyższego napięcia. W pewnym momencie puszczamy wiązkę, ona się porusza między elektrodą górną a potencjałem ziemi, które widzimy. W związku z tym najwygodniej jest tak, żeby zrobić, żeby potencjał ziemi był przeciwny, wtedy nie musimy mieć tu wysokiego napięcia, tylko tam mamy. Zawsze można te bieguny ustawić różnie. Jest to dzisiaj używane. Zaletą akceleratorów o napięciu stałym jest to, że można puścić wiązkę ciągu, bo przyspieszanie sinusem powoduje, że ta wiązka jest impulsowa. Natomiast w przemyśle czasami potrzeba, żeby to była wiązka stała. I firma amerykańska Peloton produkuje współczesne Vandenbrandty. Jeszcze jedno pytanie, jeżeli wolno. Parę słów o modelowaniu wiązek. Znaczy Pan zapowiedział na początku, że do tego pole magnetyczne służy, ale czy tu idea jest jakaś, znaczy jak nawet kolimować wiązkę, jeżeli ona, no, w jakiej zasadzie to działa, Czy to może za daleko idące pytanie? Nie. Powiedział Pan o kolimacji. Kolimacja już nie ma nic wspólnego z polem magnetycznym, bo kolimacja to jest wsadzanie po prostu grubych blach, które zatrzymają promieniowanie, które leci nam w inne kierunki. Kształtowanie wiązki. Mamy magnesy odchylające, czyli mamy po prostu dwa bieguny i wiązka skręca. W związku z tym możemy ją poprowadzić jak chcemy. Żeby ona nam się nie rozeszła, ponieważ to są cząstki naładowane o tym samym ładunku, to one się odpychają. Poza tym mamy grawitację. Kiedyś jak puścimy wiązkę daleko, no to kiedyś to spadnie, tak jak wszystko jest przyciągane. Żeby temu przeciwdziałać, mamy magnesy, które mają cztery biegunniki, N, S, N, S. I to są magnesy, które potrafią wiązkę skupiać, tak jak soczewka. Dokładnie soczewka, mamy soczewki takie wypukłe, które potrafią skupić i soczewki w klęsłe, które ją rozpraszają. Magnes, który składa się z czterech biegunów, nazywa się kwadrupolem albo magnesem kwadrupolowym. I on ma taką własność, że w jednej płaszczyźnie ściska tą wiązkę, tak jakbyśmy mieli kulkę plasteliny i to nam spłaszcza, ale niestety wtedy ta plastelina wyłazi nam na boki, czyli w drugiej płaszczyźnie nam się rozprasza. Dlatego stawiamy dwa kwadrupole, jeden przekręcony o 90 stopni. W efekcie tu najpierw jest skupiona, potem troszkę rozpraszana, a w drugiej osi odwrotnie, najpierw rozpraszana, potem skupiana. Jak to dobrze zaprojektujemy, to okazuje się, że w obu osiach można uzyskać skupienie. Nie tak idealne jak tylko jednej, ale mimo wszystko daje się to robić. Te kwadrupole stawiamy co jakiś czas, żeby nam pilnowały, aby te cząstki się nie rozeszły. Czyli mamy skupianie i mamy przesyłanie tych wiązek za pomocą magnesów. Natomiast jeżeli one się rozeszły za bardzo i mogą narażać na promieniowanie ludzi albo sprzęt, to wtedy stawiamy kolimatory, czyli po prostu blachy grube, które zatrzymują promieniowanie. Kolejne pytania? Jeśli nie, to dziękujemy raz jeszcze, czas się kończy.